Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj sobota 10 tygodnia zwykłego. Dalszy ciąg kazania na górze, piąty rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, wiersze od 33 do 37. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, Wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest stronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest? Od złego pochodzi. O. Właśnie, jak się głębiej temu przyjrzeć, to te kolejne fragmenty, takie wprowadzane przez Jezusa, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, to one się układają w taką jedną logiczną całość. Jakby Jezus prowadzi nas po takich stopniach, bo wczoraj zakończyliśmy na sprawie rozwodów, a właśnie na takiej sprawie, że tych rozwodów nie ma. Co jest prawda, trochę ciężkie dla nas, i to proszę zobaczyć, że im bardziej świat idzie w stronę egoizmu, czyli szukania przyjemności, komfortu, skupienia się na sobie i na tym, żeby to mi było dobrze, przyjemnie i w ogóle, tym bardziej drażliwy staje się temat rozwodów, prawda? I dlaczego? No, bo no my byśmy chcieli mieć prawo. Do wycofywania się z pewnych rzeczy, jak się zrobi nieprzyjemnie, jak się zrobi niewygodnie, jak się zrobi trudno. Chcielibyśmy mieć prawo, prawda, możliwość ucieknięcia, uciekania. No i właśnie jaka jest konsekwencja? No konsekwencja jest taka, że coraz trudniej nam dotrzymać jest nasze obietnice, nasze postanowienia, nasze deklaracje stają się coraz mniej. Fundamentalne coraz, coraz mniej warte zaufania. Nie? Im bardziej idziemy w kierunku egoizmu, im bardziej idziemy w kierunku skupienia się na swoim wygodnictwie, tym trudniej jest nam dotrzymać wasze słowa, tym trudniej jest nam składać jasne deklaracje. przyzobaczyć zobaczyć, proszę Państwa, jak nieraz trudno jest nam jasno się zdeklarować. Nie? Tak, albo tak, nie albo nie, tak jak Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Jak nieraz <tudno> trudno nam jest konkretnie jasno się zadeklarować, nie? czy konkretnie jasno się określić. Nie? Pojawiają się jakieś skrupuły, lęki, nie? a co ten pomyśli, a co tamten, no bo ten by chciał ode mnie tego, a tamten tamtego. Jak się zadeklaruje tak, to tamten się obrazi, coś tu stracę, a jak się zadeklaruje tak, no to z kolei ten się obrazi, no i właśnie, nie no i tak to niemy w takich różnych rozdarczach. Im bardziej toniemy w tych różnych rozdarciach, im bardziej doświadczamy, że nam trudno jest dotrzymać nasze obietnice, nasze deklaracje, im bardziej doświadczamy, że nam jest bardzo trudno podjąć jakiekolwiek decyzje i w nich wytrwać, no, tym bardziej szukamy jakiegoś magicznego procederu, który nam to wytrwanie umożliwi. No, i właśnie to jest to, co Jezus mówi dzisiaj o przysięgach, nie? że te wszystkie przysięgi na, na niebo, na ziemię, na Jerozolimę, na swoją głowę, na głowy swoich dzieci, że one poniekąd mają w sobie coś magicznego, jakby tak, to trochę zakrawają na takie pseudomagiczne formuły, które miałyby przede wszystkim mnie przekonać, żebym ja dotrzymał słowa, właśnie tego, którego, które próbuję potwierdzić tą przysięgą. Właśnie im bardziej nerwowe są te przysięgi, ja tak właśnie patrzę na ludzi, im bardziej nerwowo próbują mnie do czegoś przekonać, przysięgać, nie wiadomo na co i w ogóle. Tym bardziej budzi to moją nieufność, że ten człowiek to sam nie jest pewny, czy tego dotrzyma i przede wszystkim sam siebie próbuje przekonać, czy w bicie do głowy użyć jakiejś takiej magicznej formuły, która sprawi, że on dotrzyma słowa, dotrzyma postanowienia, dotrzyma zobowiązania itd. Właśnie, to jest doświadczenie nas, ludzi obciążonych grzechem pierworodnym. Czyli raną egoizmu i pychy ludzi skupionych na sobie i na swoim wygodnictwie, i swojej przyjemności i, i właśnie na takich różnych rzeczach, że trudno nam jest wytrzymać, trudno nam jest dotrzymać naszych zobowiązań, deklaracji, postanowień. Ile tych postanowień było, prawda, których nie dotrzymałem, ile było tych deklaracji, na których sam się prze, przejechałem. Właśnie, i to, to czyni nam. Trudnym na przykład o, przychodzą ludzie, yy, bo oni próbują rozeznać swoje powołanie i nie mogą. Co przeszkadza w rozeznaniu po, powołania? No właśnie egoizm, proszę Państwa, że ja w, w gruncie rzeczy próbując rozeznawać to powołanie... Yy, to tak naprawdę, ostatecznie zadaję sobie pytanie w najgłębszej warstwie, Nie zawsze świadomie to pytanie zadaję, ale im bardziej jestem rozwalony prawda, poszukiwaniem odpowiedzi na, na, na kwestię mojego powołania, tym bardziej prawdopodobne jest, że u samych podstaw tych wszystkich moich rozważań, to jest właśnie takie pytanie, co zrobić, żeby mi było dobrze. Że w gruncie rzeczy, tym, co mi uniemożliwia podjęcie decyzji, Złożenie deklaracji, dokonanie jakiegoś wyboru, to jest właśnie taki lęk. A co, co się stanie, jak będzie trudno? Nie? A co to będzie, jak będzie trudno? Jak trzeba będzie się mierzyć z jakimiś trudnościami, niewygodami. Prawda? A co to będzie, jak nie będzie mi dobrze? Nie? Nie? Właśnie. Czyli to, no, to, co nam utrudnia, zadeklarowanie się, podjęcie decyzji, dokonanie wyboru. No to właśnie ten lęk, nie? lęk mojego egoizmu. Co to będzie, jak nie będzie mi wygodnie, co to będzie, jak doświadczę trudu, niewygody i innych rzeczy. Właśnie, proszę państwa. Natomiast jak patrzymy na Jezusa, jak patrzymy na Boga, to widzimy, że miłość myśli zupełnie inaczej. Popatrzcie na Boga stwarzającego człowieka. On się nie wgłębia w to, czy mu będzie trudno, czy nie będzie trudno, tylko w to, że On nas chce. On doskonale wie, z góry wie, że będzie mu trudno, bardzo trudno. Cały czas przez proroków, przez psalmy, przez pisma pokazuje, ile będzie go kosztować nasze istnienie. Wreszcie rodzi się. Rodzi się jako człowiek i już w samym tym procesie narodzenia widać jaką cenę płaci za nasze istnienie. Już się mówiąc później o jego życiu. O jego męce i śmierci. Nie? Jaką Bóg płaci cenę za, za moje istnienie? A jednak tego chcę. Dlaczego? Bo miłość nie patrzy na swoją wygodę. Miłość podejmuje decyzję i idzie wpatrzona w cel, w decyzję, jaką podjęła. Nie? Tak funkcjonuje miłość. Nie? Chce Ciebie. Właśnie to jest coś, co widzimy w Bogu. I właśnie ponieważ Bóg pod tym względem się silnie różni od nas. To trudno nam jest dostrzec Jego miłość, która dociera do nas każdego dnia. On kiedyś powiedział słowo. Powiedział nade mną słowo: Chcę, abyś żył, chcę, abyś istniał, abyś był. Ja się urodziłem, ja powstałem, ja się ukształtowałem w łonie mojej matki. Urodziłem się i dzień po dniu doświadczam, że doświadczam tego wielkiego, tak Boga wypowiadającego, wypowiadanego nieustannie nade mną. Doświadczam dzień po dniu. Cierpliwie i wytrwale, niezależnie od tego, co ja zrobię, że Bóg trzyma się swojej decyzji, decyzji, którą podjął w momencie, kiedy mnie stwarzał. Kiedy przychodzę na Eucharystię, czy kiedy klęczę przed Krzyżem, kiedy patrzę na ukrzyżowanego, kiedy patrzę na jego ciało i krew na ołtarzu, to widzę, ile Boga kosztuje utrzymanie tej decyzji, ile Boga kosztuje utrzymanie tej deklaracji, nie? że on chce, abym był. Zobaczcie, na ostatniej wieczerzy jest bardzo, bardzo wiele razy to powtórzył. Ojcze, chcę, aby byli. Aby byli tam, gdzie ja jestem, aby byli jedno i tak dalej, ale wszystko się zaczyna po pierwsze od tego, że ojcze chce, aby byli. Jezus wie, ile będzie go kosztować, ile to kosztuje to, że my jesteśmy. Prawda? I nie, nie bez znaczenia jest to, że Jezus wypowiada to swoje, chce, aby byli, właśnie w kontekście ostatniej wieczerzy w kontekście pierwszej mszy świętej, gdzie w znakach sakramentalnych pod postacią chleba i wina uobecnia się Jego śmierć, Jego męka i śmierć, prawda? to nie przypadkiem Jezus właśnie wtedy ogłasza to swoje pragnienie, aby byli. I właśnie to samo pragnienie wykrzykuje z krzyża. Pragnę. pragnę. Właśnie ci, którzy tak mnie traktują, żeby byli. Dlaczego? Dlatego, że to jest moja decyzja. Ja tak zdecydowałem, ja tego chcę prawda? i konsekwentnie do tego dążę. No, no właśnie, i właśnie dlatego nie widzimy tej miłości Boga, która dociera do mnie każdego dnia. Ja miłości Boga doświadczam w momencie, kiedy się budzę. Ja się doświadczam, że On dalej chce, chce abym był. Natomiast ja nie patrzę na to Jego chce, na to Jego tak wypowiadane nade mną, Patrzę na to, czy się wyspałem, czy się nie wyspałem, czy mi się chce jeszcze poleżeć, czy mi się nie chce. Patrzę na to, jaka jest pogoda za oknem, czy jest taka, jak ja chciałem, czy nie taka, czy jest taka, jak oczekuje mój egoizm, czy nie taka. Patrzę na to, co mnie dzisiaj czeka, co, co do mnie dziś będzie należeć, czy to pasuje mojemu egoizmowi, czy nie. No i właśnie pod tym kątem próbuję się rozeznać, czy przyszła do mnie miłość Boga, nie? że uważam, że miłość Boga to przychodzi do mnie wtedy, kiedy to pasuje mojemu egoizmowi. I właśnie dlatego bez przerwy nie widzę tej miłości, bo ona przychodzi zupełnie inaczej niż to sobie wyobraża mój egoizm. Prawda? Nie, nie zawsze przychodzi w sposób lekki, łatwy i przyjemny, prawda, ale przychodzi w sposób dobry. Właśnie dlatego, że ja patrzę na rzeczywistość poprzez pryzmat mojego wygodnictwa, mojego lenistwa, czyli mojego egoizmu, poprzez pryzmat skupienia się na sobie, swoich oczekiwaniach i swoich zachciankach, to bardzo często właśnie nie widzę Boga i Jego miłości, która do mnie przychodzi. A Jego miłość jest właśnie w tym, że po pierwsze ja się obudziłem. I zobaczcie, ile ja razy w życiu się budziłem i doświadczałem tego tak Boga, nieprzemijającego tak Boga. Ja się obudzę nawet po śmierci. Obudzę się nawet ze snu śmierci. Ciekawe, czy ja wtedy będę potrafił rozpoznać to tak Boga. Nie? Ciekawe, czy wtedy będę potrafił spojrzeć w oczy Bogu. Nie? Czy właśnie się zapatrzę prawda, w mój egoizm i w to, czy po drugiej stronie rzeczywistości jest tak, jak ja chcę, jak ja się spodziewałem, czy nie. Ja to ćwiczę codziennie, każdego dnia. Z martwych stanie. Zmartwychwstanie. Teraz cała sztuka polega na tym, żeby ja w momencie zmartwychwstania, czy w momencie, kiedy się budzę rano, żeby moje spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem Boga. Wtedy jest szczęście, wtedy jest radość. Natomiast no, niestety no, proszę zobaczyć, jak wiele poranków jest takich że ja się budzę i po pierwsze patrzę w oczy mojemu egoizmowi. Czy to, to, że się obudziłem o tej porze, a nie innej i w takim dniu, a nie innym, czy to pasuje mojemu egoizmowi? Problem. To jest spory problem. I co ja zrobię po drugiej stronie rzeczywistości, jak zasnę z tym śmierci i obudzę się po drugiej stronie? Komu spojrzę w oczy? Bogu? Jego miłości? Czy zapatrzę się w oczy mojemu egoizmowi? Nie? Czy zasłucham się w głos Boga, który mi chce wyznawać miłość aż na wieki. Po pierwsze w tym, że ciągle chcę mojego istnienia, czy ja się zasłucham w więki mojego egoizmu, że nie jest tak, jak ja chcę. Właśnie w tym jest problem, proszę Państwa. Właśnie w tym jest problem i to sprawia, że nasze tak nie zawsze jest tak, nasze nie nie zawsze jest nie, a w ogóle to sprawia, że w ogóle bardzo często my, nam przez gardło nie chce przejść tak albo nie. Przez gardło w ogóle nie chcą nam przejść jakieś jasne deklaracje, jakieś konkretne zobowiązania. Właśnie, bo dajemy się wciągnąć, bo z jednej strony niby składamy jakąś deklarację, dokonujemy jakiegoś postanowienia, składamy jakąś obietnicę, prawda? Z jednej strony. A potem co powoduje? Co powoduje, że wchodzimy w cierpienie, co powoduje, że dajemy się odciągnąć od tych deklaracji, od tych obietnic, od tych postanowień, bo dajemy się wciągać w wewnętrzne dyskusje, właśnie dyskusje nad tym, czy mi to pasuje, czy nie pasuje, czy jest dobrze, czy niedobrze, w sensie czy jest mi wygodnie, czy niewygodnie, czy ja doświadczam satysfakcji, czy nie doświadczam satysfakcji. Przestaje żyć wpatrzony w deklarację, którą złożyłem, przestaje żyć wpatrzony w postanowienie, które uczyniłem, przestaje żyć wpatrzony w obietnicę, którą złożyłem, przestaje żyć wpatrzony w cel, który sobie postanowiłem, to zaczynam patrzeć na to, czy mi pasuje, czy nie pasuje. Nie? I jest po mnie. Dlatego właśnie Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że kwestia nie jest w tym, żeby szukać jakiejś magicznej formuły magicznej przysięgi nie wiadomo na co, która sprawi, że prawda, się moje postanowienie, moja obietnica czy moja deklaracja sama spełni. Więc nie w tym jest problem, żeby znaleźć taką magiczną formułę przysięgi, tylko problem jest w tym, żeby nie dać się wciągnąć, jeżeli już coś postanowiłem, jeżeli dokonałem jakiegoś rozeznania i postanowiłem, coś obiecałem, złożyłem jakąś deklarację żeby już nigdy więcej nie dać się wciągać w dyskusję nad tym, co zadeklarowałem. Jasne, że trzeba się przyłożyć do tego, żeby moje postanowienie, moja decyzja czy moja deklaracja szły w odpowiednim kierunku, ale właśnie to znowu zależy od tego, czy ja w ogóle żyję w w odpowiednim kierunku. Dlatego właśnie święty Ignacy z Loyoli jako jedną z pierwszych medytacji na ćwiczeniach duchowych zaleca medytację właśnie o celu. On to mówi o zasadzie pierwotnej i fundamentalnej, a tak naprawdę to jest zasada medytacji o celu, nie? żeby sobie postawić przed oczy cel i potem wszystko robić ze względu na ten cel. I to, to Ignacy do tego ciągle wraca. Na przykład kiedy mówi o procesie podejmowania decyzji, on sobie zdaje sprawę, że dla nas to jest trochę trudne podjąć dobre decyzje, i nieraz bardzo szczerze szukamy takiej decyzji, która będzie dobra. To nie znaczy, że wszystkie nasze poszukiwania dobrej decyzji to zaraz wynikają z egoizmu i z wygodnictwa. Ale rzeczywiście nieraz szczerze szukamy takiej decyzji, która będzie dobra. I on mówi, popatrz na to pod kątem celu. Czy decyzja, którą chcesz podjąć zbliży cię do celu, czy nie? No I to właśnie to, nie? Podejmowanie decyzji, podejmowanie zobowiązań, składanie deklaracji z o cel, do którego zmierzam, dokąd chcę dojść. I znowu się pojawia właśnie to pytanie, czego ja chcę, czy ja pamiętam, czego ja chcę. Bo właśnie problem się zaczyna wtedy, kiedy ja dam się trochę odciągnąć od tego, czego niby chcę i zacznę sobie stawiać jakieś cele partykularne, nie? Takie nie do końca zgodne z celem, który chcę osiągnąć. Na przykład chcę schudnąć, tak? Ogólnie chcę schudnąć, a tu nagle dam się wciągnąć w rozważania nad tym, że mam ochotę na ciastko, nie? Da Dam się wciągnąć w rozważania nad tym, jakie to ciasto jest pyszne, prawda? Jakie tam owoce zostały w tym, do tego ciasta włożone, prawda? Jak to galaretką jest ob oblany, tam Bita śmietana jest na wierzchu i to nie jakaś tam ze szpreja, tylko gospodyni sama osobiście tą bitą śmietanę ubiła i w ogóle i taka no, pyszna domowa bita śmietana i tak zaczynam rozważać. Nie? I teraz właśnie no, odszedłem od medytacji Ignacego nad celem prawdziwym, tylko zacząłem medytację nad takim celem partykularnym, prawda? Już nie stawiam sobie przed oczu celu, który kiedyś tam sobie postawiłem niby, że chcę schudnąć, tylko stawiam sobie taki przed oczy, zaczynam rozważać taki cel, że chcę nasycić sobie kubki smakowe właśnie doświadczeniem tego konkretnego ciastka. Nie? No, potem nic dziwnego, że się wreszcie rzucam na to ciasto jak wilk, zjadam pół blachy, nie? bo jak tak dobrze sobie przemedytuję, właśnie, jakie to ciasto jest pyszne, jak ja, jak ja bym chętnie zjadł to ciasto, to wreszcie nie wytrzymam. Nie wiem, czy rozumiecie mechanizm, ale się przyjrzyjcie się temu uważnie i zauważycie, że to jest właśnie taki mechanizm, nie? że albo dać się wciągnąć właśnie w taką medytację, rozważanie czegoś takiego ubocznego, że na przykład niby decyduje się być księdzem, Jestem księdzem, mieszkam na parafii, wykonuję swoje obowiązki, a wieczorami siedzę i rozmyślam, jakby to było fajnie. Jakbym teraz właśnie wróciwszy z mszy wieczornej, już po wszystkich obowiązkach, mógł siedzieć teraz na kanapie z ukochaną kobietą, trzymać ją za rękę i rozmawiać, wspólnie popijać herbatę, jak tak medytował. Nad tym wieczorami, to w końcu zbrzydnie mi kapłaństwo, pójdę szukać takiej kobiety, z którą mógłbym spędzać wieczory. Nie? No to, to jest problem medytacji cały czas. I zobaczcie, od tego się zaczęło: od medytacji. Nie? Od medytacji nad owocem zakazanym, jaki to nie, Smaczny, miły z wyglądu i w ogóle, nie? Właśnie, nie? No, od kontemplacji czegoś takiego. Nie? Co to nas odciąga od decyzji, od postanowień, od deklaracji właśnie. My wchodzimy w takie medytacje, nie? Albo wchodzimy, bo i to jest jedna metoda, znęcić człowieka, a druga metoda to jest zastraszyć człowieka, nie? Wciągnąć człowieka w medytację nad tym, co nie będzie straszyć. Że na przykład niby chcę schudnąć, dajmy na to, a zaczynam rozmyślać, jak to będzie mi trudno, jak to będę musiał sobie odmawiać tego i tamtego, jak to będę, prawda, musiał głodować, nie? I, i w ogóle, jak mnie będą zapraszać znajomi na kolację, stawiać różne smakołyki, a ja będę musiał im odmawiać i cierpieć z tego powodu, że im czynię przykrość i sobie też, bo nie spróbuję tych smakołyków, nie? I jak tak zacznę medytować nad trudami drogi, która mnie czeka do tego celu, który niby chcę sobie postawić, schudnięcie. Jak tak zacznę medytować nad tymi trudami, no to koniec, to zwieje. Nie? nie, to nie dla mnie, to ja tego nie dźwignę w ogóle. Nie? Jak tak, Właśnie dlatego na przykład w Księdze Wyjścia jest taka wzmianka, że, że Bóg kazał Mojżeszowi prowadzić Żydów drogą okrężną. Mówi, żeby nie widzieli od razu wszystkich trudów, które ich czekają, bo stracą ducha i zrezygnują w ogóle z wędrówki przez pustynię. I tak Żydzi to bez przerwy tam narzekali. Nie? Dlaczego? No, bo dawali się wciągnąć w medytację nad rzekomymi trudami. Nie? Właśnie. To są takie dwie pułapki: albo człowieka znęcić, albo zastraszyć. I obie metody to, to jest właśnie podsunąć człowiekowi sprytnie skonstruowaną medytację. Medytację albo nad atrakcjami, które tutaj, prawda, właśnie na boku czekają, tylko rękę wystarczy wyciągnąć albo medytację nad jakimiś tam rzekomymi trudami właśnie. I to o tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy właśnie w tym zdaniu tak, tak, nie, nie, niech wasza mowa będzie taka, że jeżeli ja podjąłem jakieś postanowienie, decyzję, złożyłem jakąś deklarację, to żebym już nie dawał się wciągać w jakieś uboczne medytacje, nie dawał się wciągać w rozważanie nad wątpliwościami. Nie dawał się wciągać w jakieś inne konkurencyjne rozwiązania, medytowanie nad innymi konkurencyjnymi rozwiązaniami, bo to też jest taka pułapka, że niby już podjąłem decyzję, że robię coś, a tu nagle przychodzi mnóstwo innych pomysłów, co mógłbym robić zamiast tego, nie? mnóstwo innych propozycji. Właśnie, więc jeżeli powiedziałem tak albo nie, to żebym już nie dawał się wciągać w takie różne medytacje, Prawda? Bo, bo one mnie osłabią, doprowadzą do tego, że się wywalę, że, że, że one mnie wytrącą z tego mojego tak albo nie. Prawda? Tylko żebym, jak już sobie postawiłem przed oczy jakiś cel, to żebym szedł wpatrzony w ten cel. To mi się kojarzy takie greckie słowo episkopos. Ja już kiedyś mówiłem o tym słowie episkopos. Nie? Że skopos po grecku, skopos to był taki palik wbity... W miejscu, gdzie jest meta wyścigu, żeby biegacze jak biegną, to żeby biegli wpatrzeni w ten palik, nie? żeby ten palik im uświadamiał, gdzie jest cel wyścigu, I żeby oni biegli wpatrzeni w ten palik, żeby nic ich nie rozpraszało. Tylko właśnie, żeby jak najszybciej starali się do tego palika dobiec. Żeby do, dokładnie wiedzieli, gdzie jest meta wyścigu i, i, i żeby jak najszybciej starali się do tej mety dobiec. Nie? A Episkopos to był taki gościu epi, który w razie czego to im tam jeszcze pokazywał nie? na ten palik. Nie? To jest dość ciekawe. Nie? Właśnie, ale chodzi o to, żebym ja sobie wbił taki palik w momencie, kiedy podejmuję decyzję, składam deklarację, czy dokonuję wyboru i koniec. Ja idę, wbiegnę, wpatrzony w ten palik, tak jak święty Paweł mówi. biegu ukończyłem, wiary ustrzegłem. Nie? Właśnie dlatego no, tu wraca znowu święty Ignacy i jego medytacja o zasadzie fundamentalnej, podstawowej, czyli medytacja o celu. Właśnie dlatego święty Ignacy w swojej mądrości wie, że najpierw trzeba doprowadzić do człowieka, że jest taki palik wbił. Nie? I tym palikiem, nie? Prawda? jedynym imieniem, w którym mamy zbawienie, to jest Jezus Chrystus. Jego zbawcza wola wobec nas, która nigdy nie minęła, jego miłość, która nie odwołuje swoich decyzji. To jest skała, na której mogę się oprzeć. Jedyna skała niewzruszona. I w to warto biec wpatrzonym. Prawda? Że moim celem jest Jezus Chrystus. Absolutnym jedynym celem jest Jezus Chrystus. Prawda? I to mi wielce pomoże później w podejmowaniu decyzji i innych rzeczy. Nie? Właśnie. Dlatego Jezus mówi, że wszystko, co jest ponad to, nie? czyli te wszystkie różne takie pseudomedytacje, które się pojawiają żeby mnie odciągnąć właśnie od życia wpatrzonego w cel i, i cierpliwego realizowania tego celu, który niby pragnę, że te wszystkie medytacje mówi, pochodzą od złego, nie? poneros. To jest bardzo ciekawe greckie słowo poneros, bo to słowo greckie poneros to mówi o takim złu, które niesie wewnętrzne cierpienie, rozdrażnienie, rozdrganie. I zobaczcie, że rzeczywiście takie wchodzenie w te pseudo o których mówiłem przed chwilą, rzeczywiście kończy się wewnętrznym cierpieniem. Jak ja tak zacznę medytować, nie? że a, bo tam by mi było lepiej, tam mi by było wygodnie, a jakbym miał to, a przecież nie ma mnie, kończy się wewnętrznym cierpieniem. Od tego się zaczęło. Zobaczcie, nie? że najpierw wciągnąć Adama i Ewę w medytację nad tym, czego to im w raju brakuje, nie? W medytację nad tym, żeby to się skończyło jakimś wewnętrznym cierpieniem, i potem ja zacznę szukać lekarstwa na to cierpienie. No, prawda? Lekarstwa w postaci, żeby się pocieszyć czymś. Nie? Tylko właśnie czas zrozumieć, że ta potrzeba pocieszenia, to wewnętrzne cierpienie jest w ogóle fałszywe. I, i, I wyjście z tego wewnętrznego cierpienia, w które dałem się wciągnąć takimi właśnie sprytnie skonstruowanymi medytacjami. Yy, dokonuje się nie przez to, że ja sobie sięgnę po jakąś pseudopociechę, która mnie na chwilę pocieszy, a potem doprowadzi do jeszcze większej udręki, yy, tylko wyjście z tego wewnętrznego cierpienia, w które wlazłem tymi podejrzanymi, tymi właśnie pseudomedytacjami. To jest powrót do wpatrzenia się w cel, mój prawdziwy cel, moją, moją, orygin moją oryginalną deklarację, moją oryginalną decyzję, moje oryginalne postanowienie. I tu jest, proszę Państwa, metoda. Metoda nie jest w szukaniu magicznych przysiąg, magicznych sformułowań. Metoda jest w tym, żeby uparcie wracać. Jak widzę, że trochę się oddaliłem od mojej oryginalnej decyzji, mojego oryginalnego postanowienia, mojego oryginalnego pragnienia, które mi przyświecało na początku, to wracam do tego, żeby sobie to postawić przed oczy. Skopos. Episkopos. Żeby sobie na nowo postawić przed oczy celu, któremu biegnę. Jak widzę, że wchodzę właśnie we wnętrza jakieś takie zgryzoty, to zapewne prawda, straciłem z oczu cel i dałem się skupić na jakimś pseudo celu, nie? na jakimś pseudo braku i tak dalej. Właśnie, pseudo braku. Nie, moim celem jest Jezus Chrystus i Ojciec Niebieski yy, przychodzi w Chrystusie do mnie ze wszystkim, co mi jest potrzebne do osiągnięcia celu, który się nazywa być jak Bóg. Nie? Być jak Bóg. Natomiast jak ja pozwolę sobie na to, żeby postawić sobie przed oczy jakieś pseudo-cele, to automatycznie zacznę doświadczać pseudobraku. Bo, bo Bóg nie przychodzi do mnie z tym, żeby zapewnić mi osiągnięcie jakichś pseudoceli, pseudocelów. Tylko jednego prawdziwego celu, którym jest sam Bóg. Nie? I wszystko co robi Bóg, wszystko z czym On przychodzi do mnie, jest pod kątem tego celu. Bóg nigdy nie traci z oczu celu, dlatego nigdy nie jest rozdrażniony, mm, nigdy nie wchodzi w wewnętrzny ból, wewnętrzne cierpienie, wewnętrzne rozdrażnienie, zniechęcenie i na takie rzeczy, bo on nigdy nie traci z oczu celu. Nigdy nie traci z oczu słowa, które wypowiedział. Natomiast to my, nie? i trzeba to zrozumieć, jak wchodzisz wewnętrzne rozbicie, rozdrażnienie, roztrzęsienie, jakąś wewnętrzną udrękę. To zapewne trzeba po prostu na modlitwie, na medytacji, cierpliwie, na nowo postawić sobie prawdziwy cel, wrócić do prawdziwego celu, do oryginalnego pragnienia. Dlatego na przykład medytacje Ignacego zawsze się zaczynają od takiego wezwania. Ignacy zawsze radzi, że prosić o to, czego chce i pragnę. Właśnie czego chcesz i pragniesz. I uparcie o to proś. Nie? To, czego chcesz i pragniesz. Właśnie tu się wszystko zaczyna. Czy rzeczywiście to, czego chcę i pragnę, rzeczywiście jest warte tego, żeby chcieć i pragnąć, żeby się stawiać przed oczy jako cel? Właśnie. Moim celem jest być jak Bóg. Czy jest jakiś lepszy cel? Być jak Bóg. I gwarantem tego, gwarantem tego nie są moje wysiłki. Nie jest mój upór i moja wytrwałość, bo doświadczam i nieskuteczności moich wysiłków, i mojej niewytrwałości i słabości. Gwarantem tego jest sam Bóg, tego celu. Teraz sztuka polega na tym, żeby zawsze stawiać sobie Pana przed oczy. Zawsze sobie stawiać Pana przed oczy. I wtedy Pan je poprowadzi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.